Cześć. Jakiś czas temu pokazywałem Wam w jednym z filmów usterkę. Bardzo trudną do zlokalizowania. Dzisiaj, żeby było śmieszniej, w tym samym egzemplarzu, w tym samym radmorze mamy kolejną tego typu usterkę. Bardzo trudno-namierzalną. Właściciel tego radmora, pan Paweł O., który. Już czeka na końcówkę prac, a czeka bardzo długo, jak zawsze, niestety ostatnio u mnie. W momencie, kiedy korespondowaliśmy na temat ewentualnie potencjalnych rzeczy, które trzeba byłoby zrobić, mniej więcej stwierdził coś takiego: Panie Rafale, jest problem z działaniem gramofonu. Tak jak dobrze wiecie, zanim zajmę się Poszukiwaniem usterki robię pewne standardowe rzeczy, które oczywiście, jeśli są w ramach umówionego zakresu prac, wykonuję. Czyli w tym wypadku, w przypadku tego egzemplarza, było mycie, czyszczenie, weryfikacja wiązek, czyszczenie wszystkich selektorów, przełączników, trochę bezpieczników. Gniazd bezpiecznikowy wymieniłem, aczkolwiek widzę, że jeszcze jedno chyba trzeba będzie wymienić. I dopiero po wykonaniu tych pewnych określonych prac zajmuję się poszukiwaniem ewentualnie usterek. I tu w tym egzemplarzu była właśnie usterka ta bardzo ciekawa stereodekodera, ale ponieważ prawo merfiego jest okrutne, niestety okazało się, że muszę również e, przyjrzeć się nieco uważniej płytce przedzmacniacza, gramofonowego. W tym celu zbudowałem układ pomiarowy, jeśli można tak powiedzieć, generator sygnałowy, który ma około w tej chwili 18 mV peak to peak ustawione na wyjściu. Mamy naszego Radmora. Jak zawsze wybaczcie, jest bałagan, ale to jest tak zwany bałagan twórczy. Jest jakaś tam równoległość, no, powiedzmy, że jest. Dobra, niech tak będzie. Do na wyjście końcówek mocy jest podpięte oczywiście sztuczne obciążenie. Oscyloskop równolegle do tego sztucznego obciążenia i przyjrzyjmy się jak to w tej chwili wygląda. No ktoś by powiedział jest nieźle. Przypomnę wam tylko, że płytka gromofonowa jest takim wrednym tworem, gdzie mamy bardzo duże wzmocnienia i tutaj jak to się mówi, przelatująca mucha potrafi nam nieco Nabruździć. Nie, patrzymy się, nie stresujemy się tym, że mamy delikatne przesunięcie w fazie między kanałami. My mamy za zadanie znaleźć usterkę. No ale wprawne oko zauważy stary, przecież to działa. I tu jest właśnie problem. Problem w tym jest, że w tej chwili to działa. Natomiast w momencie, kiedy zacząłem robić końcowe testy tego Radmora, bo już wszystko w nim zostało zrobione poza. Właśnie płytką gramofonową. E, miałem nadzieję, że po wykonaniu właśnie tych czynności, o których Wam przed chwilą wspomniałem, e, nie będę musiał się dotykać do płytki gramofonowej. Jakież moje było zdziwienie, jak jeden z kanałów na dzień dobry działał troszkę słabiej. I całe szczęście, że działał troszkę słabiej, bo w tym momencie, gdybym nie testował urządzeń, tak jak Wam wielokrotnie mówiłem, które wychodzą z moich rąk w sposób okrutnie długi, zbyt długi, być może czasami, to właśnie tego typu usterka by nie wynikła. Najpierw postaram się tą usterkę Wam przywrócić, no ale niestety przywrócenie tej usterki wiąże się z tym, że Wy już będziecie wiedzieli, co jest. Uszkodzone. No, niestety tak jest. Nie jestem w stanie cofnąć się o ten jeden krok do tyłu. Ale mniej więcej pokażę Wam, przynajmniej na schemacie, jaka była moja droga dedukcji. I czy ona była słuszna, to już jakby będziecie musieli sobie we własnym we własnej głowie odpowiedzieć na to pytanie. No dobra, słuchajcie, więc tak jak widać, to wszystko teoretycznie działa i działa już, żeby było śmieszniej, dłuższy okres czasu, usterka nie chce się pojawić, a uwierzcie mi, że ona tam jest. Może najpierw przejdziemy do schematu ja Wam pokrótce opowiem, jak ja szukałem. Pierwotnie usterka była w prawym kanale. Tu jest lewy, tu jest prawy. Objawiała się tym właśnie, że jeden kanał był nieco cichszy. Wydawałoby się tak, jakby nie do końca ten dźwięk był czysty. No więc cóż prostszego? Zapiąć generator, zewrzeć obydwa kanały wejściowe i oscyloskopem badać w poszczególnych punktach. Gdzie nam coś zaczyna się dziać sygnałem po drodze? Oczywiście mamy dwa symetryczne kanały. Mierząc w poszczególnych punktach, można dojść do jakichś wniosków. No ale tu pojawia się pierwszy problem. Pierwszy problem polega na tym, że te sygnały są naprawdę bardzo małe. Tu pojemności sondy oscyloskopu, wejścia i tak dalej zaczynają odgrywać. Dosyć duże dużą, 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 duże znaczenie, zabrakło mi tego słowa. E, I wbrew pozorom nie jest to prosto zrobić, tym bardziej, że tak jak widzicie, e, w sumie chyba będę musiał zainwestować i zrobić sobie po prostu przedłużki e, sygnałowe takie dosyć długie, znaczy są sygnałowe te te złącza, bo faktycznie w tym momencie, żeby cokolwiek pomierzyć, to trzeba ręką przytrzymywać płytkę, ewentualnie ją przekręcić. Płytka już była po zabezpieczona oczywiście roztworem kalafonii rozpuszczonej w izopropanolu. No i się okazuje, że wbrew pozorom nie jest wcale tak łatwo mierzyć. Niektóre z tych elementów, takie jak kondensatory, z tej strony są oczywiście ich nóżki niedostępne, więc trzeba troszkę się nagimnastykować. Żeby ten film nie miał 14 godzin, to powiem Wam, gdzie był sygnał, gdzie nie był. Więc oczywiście po wejściu mierzyłem na bazie tranzystora T701, T702. No tutaj śmieci były okrutne. Oczywiście można przełączyć oscyloskop w tryb e, ograniczenia pasma, plus pewne rzeczy powycinać, ale tu jakby na szybko, nie chciałem zagłębiać się i, tak jak był oscyloskop ustawiony, tak szukałem. No i oczywiście na bazach obydwu tranzystorów, obydwu kanałach sygnał był, natomiast na emiterze, wcześniej usterka była w tym kanale, więc na emiterze tranzystora BC413, nie wiem czy wy to w miarę widzicie, już przebiegu naszego nie było. No, i w tym momencie mm, oczywiście, cóż to takiego zaczęło być podejrzane. No, oczywiście, tranzystor. Mówię perfekcyjnie, szybka usterka do znalezienia. Niestety, nic bardziej mylnego. Po zamianie tranzystorów, miejscami usterka niestety pozostała. No, i w tym momencie trochę się zdziwiłem. Zacząłem się zastanawiać, co może mi powodować, powiedzmy, że przywieranie delikatne sygnału, skoro to nie jest tranzystor. No i tutaj tak naprawdę liczba elementów, teraz patrząc na to wszystko z boku jest skończona, bo załóżmy, teoretycznie mógłby być to kondensator ceramiczny, no ale jeśli tutaj sygnał był cały czas. Taki, jaki powinien być. No, teoretycznie, kondensator ceramiczny, gdyby w specyficzny sposób się uszkodził i stał się rezystorem, faktycznie mogłoby to coś nam sugerować, bo, jeśli dobrze pamiętam, to tu mamy chyba napięcie zasilania. Więc, gdyby on stał się rezystorem, no to mógłby nam nabruździć. Dziwne było, że w pewnym momencie mój generator powiedział przeciążenie wyjścia i się wyłączył. Wyłączył wyjście. No i tu można by rzeczywiście mówić: tak, to będzie ten kondensator. No ale po drodze jest kondensator elektrolityczny, i w tym momencie, gdyby napięcie stałe się tutaj pojawiło, no to wiadomo, że nie przeniesie nam się na tą stronę. Kolejna rzecz, która ewentualnie wchodziła w grę, to oczywiście któryś ten kondensator. No ale, wylutowałem kondensator, zmierzyłem i wszystko dobrze. Po wlutowaniu kondensatora mamy sytuację taką, jaką widzicie w tej chwili. No i jak to się mówi. Obydwa kondensatory z dwóch kanałów wylutowałem. Wlutowałem po pomiarach z powrotem. Tak jak widać, sprzęt już jest dłuższy czas włączony. Dla własnej ciekawości, po zmianie tranzystorów między kanałami zacząłem testować. Działało. Zmieniłem jeszcze te kondensatory miejscami. Tak jak widać, to działa. Ale niestety to nie jest. Naprawa w moim stylu. Dlatego nie poddałem się i zacząłem drążyć temat głębiej. Może podjadę troszkę bliżej z tym wszystkim, żebyście widzieli, co będę robił. I teraz, tak jak, tak jak Wam wspomniałem przed chwilą, teoretycznie, gdyby padał tranzystor. A no załóżmy, zostajemy przy tym kanale, chociaż tak jak mówiłem, usterka jest tyle teraz w tym kanale. Gdyby coś się działo z tym tranzystorem, to można by go podgrzewać, chłodzić. No ale tak jak wspomniałem przed chwilą, zamiana miejscami tranzystorów spowodowała, że usterka wciąż została w tym samym kanale. Po wymianie tych dwóch kondensatorów między sobą, usterka tak jak widać, nie istnieje. Co w takiej sytuacji możemy zrobić? No, mamy już jakąś pewność, że to ten kondensator nam troszkę tutaj bruździ i zostawić, może jednak profilaktycznie wymienić, a jeśli to nie ten kondensator, to co wtedy? No i takich dylematów jest, jak to się mówi, wiele, natomiast Wszyscy ci, którzy mnie znają, wiedzą dobrze, że ja podchodzę do tematu zawsze w sposób następujący. Lepiej wymienić jeden element za dużo niż jeden element za mało. Ale zastanówmy się, czy uda nam się tą usterkę przywrócić, tak żebym Wam pokazał. Otóż zobaczcie, użyjemy oczywiście ciepło-zimno, zwykłe sprężone powietrze. No, tak naprawdę to jest sprężone powietrze, a w rzeczywistości to jest gaz i nie jest to powietrze sprężone. Hmm. Nie chce mi się szukać więcej informacji. W każdym razie, jeśli nie mamy zamrażacza, przekręcimy puszkę do góry kołami. No, to w tym momencie możemy to, co będzie z niej wypływało, to jest skroplony jakiś tam powiedzmy dwutlenek węgla. No, i teraz. Zacznijmy najpierw ochładzać kondensator, ten, który jest w kanale, tym sprawnym, a który pierwotnie był uszkodzony. Zobaczcie. A, wiecie co, nawet? Przepraszam Was. Mam termometr. Schłodziłem go do 15 stopni. Ten drugi. Ma temperaturę pokojową. Jak widać. A ten ma 16. Tak jak widzicie na oscyloskopie, nic się nie zmieniło. Sprawdźmy, co się stanie, jak tą samą operację zrobię z tym. Może inaczej, żebyście wy coś widzieli. Mam nadzieję tylko, że uda mi się. O! Widać było przez sekundę, co się zadziało. Zobaczmy. Spróbujmy go jeszcze, może zmrozić. Myślę, że widać teraz bardzo dokładnie. 15 stopni i mniej więcej dokładnie tak ta usterka wyglądała w momencie, kiedy zacząłem bawić się tą płytką tego przyzmacniacza gramofonowego. Za chwilę zobaczmy. Mamy około powiedzmy zależy, gdzie trafię. Czyżby on już się tak mocno. Nie, dobra. Trzeba niestety bliżej tym termometrem trochę celować. W sumie wyjąłem go teraz. Wcześniej go jeszcze nie miałem okazji używać. Ale mniej więcej jakieś tam wnioski można wysnuć. Dobra, żeby nie przedłużać, teraz zadziałamy ciepłem. Najpierw sobie tego ogrzejemy. No niestety, przy okazji, grzejąc tutaj, ogrzewa nam się również druga strona. Widzicie elegancko przebieg z powrotem wskoczył. Ale tak przygrzejmy go nieco lepiej. Zobaczymy, co się będzie działo. Widać. Myślę, że wystarczy na tą chwilę. Zobaczmy. Około 40 stopni, a tu mamy około 30. Zobaczmy, czy jeszcze uda nam się wrócić z powrotem do działania. Jak widać, on potrzebuje jeszcze chwili, żeby wyrównał temperaturę otoczenia. Jaka jest z tego odcinka sentencja i wnioski? Albo raczej, jakie są wnioski i jaka jest sentencja? To, co Wam wielokrotnie mówię, to, że sprzęt u mnie długo leży i długo się testuje po naprawie. To nie jest moje, widzimy się, szczególnie jeśli chodzi o testowanie. Są czasami usterki takie, które występują w sposób losowy, i tego typu usterki najtrudniej jest znaleźć i usunąć. Tak jak widzicie na tym przykładzie, teraz tak naprawdę wydaje się to wszystko proste, oczywiste, bo Wam powiedziałem, bo Wam pokazałem, bo. Coś żeśmy sprawdzili, zweryfikowali. Natomiast uwierzcie mi, że tak jak wspomniałem, nawet mierząc oscyloskopem, musiałem niestety sondę przełączyć w dzielnik razy 10. Czyli wiadomo, że dziesięciokrotnie miałem zmniejszoną amplitudę wejściową, czy czułość, żeby już tam, jak to się mówi, użyć trochę bardziej sformułowania profesjonalnego, ale ze względu na sygnały, które są w płytce przedzmacniacza, są one bardzo małe i najmniejszy dzielnik mojej podstawy, podstawy. E, wartość dzielnika w tym oscyloskopie Siglencie to jest 5 mv na działkę, no niestety razy 10, no i w tym momencie mamy 50. No i tutaj oprócz tego, tak jak wspomniałem, no niestety Latująca mucha potrafi, jak to się mówi, też namieszać, i to nie było takie proste do zweryfikowania. Ale tak jak Wam wspomniałem, w momencie, kiedy użyłem ostyloskopu i mierzyłem poszczególne, jak to się mówi wyprowadzenia naszego tranzystora BC413B to faktycznie tu w tym miejscu na jego emiterze ten przebieg był właśnie już taki powiedzmy brzydki, zniekształcony. No i tak jak powiedziałem, wstępnie obstawiałem, że uszkodzony jest częściowo właśnie ten tranzystor. Tak jak wspomniałem wcześniej, wymiana na drugi z drugiego kanału. Spowodowała, że usterka pozostała, ale to tak jak Wam też powiedziałem już kilkukrotnie, no niestety ta usterka była wredna i nie zawsze ona występowała. W momencie, kiedy przelutowałem miejscami jeszcze kondensatory, on dokładnie te dwa, usterka zniknęła całkowicie. I tak jak przed chwilą Wam, zobaczcie, z powrotem przebieg jest w fazie. Jest szansa, że ten kondensator. Jeszcze oprócz tego jest odpowiedzialny za to, że te przebiegi powiedzmy nie były we wspólnej fazie, mimo że sygnał był dokładnie ten sam, doprowadzony na wejście przez mocyczek gramofonowego. Wybiłem się oczywiście z wątku. Trudno się mówi. Ten tranzystor, który, tak jak wspomniałem przed chwilą, a który byłem pewien, że to on jest powodem uszkodzenia. Po zamianie tych tranzystorów. Wybaczcie, że się powtórzę, ale jakby chcę zachować ciągłość logiczną. I. Po zmianie, jakby nic nie, nie, nie wniosło nam to nowego, usterka pozostała, i powiem Wam szczerze, że już w tym momencie zacząłem się zastanawiać, że jakieś perpetuum mobile w tym wszystkim jest, że teraz już wszystko działa. Usterka po wymianie kondensatorów zniknęła, obstawiałem zimne luty i, i tak dalej. Niemniej jednak, przypomniałem sobie pewną rzecz, naprawiając przez wiele lat. Oscyloskopy, szczególnie tektroniksy, miały taką przypadłość. Potrafiły być problemy w różnych punktach obwodów i po długich poszukiwaniach, dosyć często okazywało się, że przyczyną tych problemów są kondensatory tantalowe. poszukiwanie usterek właśnie w tych oscyloskopach gdzie przyczyną były wspomniane kondensatory uwierzcie mi nie było łatwe czasami te kondensatory uszkadzały się na zwarcie czasami stawały się rezystorami i to powodowało że Czasami nie było łatwo namierzyć taką usterkę. Czasami, na przykład, rezystancja była bliska 0 ohmów, a czasami była nawet w setkach czy w kiloomach. I tu, w tym przypadku, tak jak Wam wspomniałem, i przeprowadziłem wcześniej cały wywód, jeśli można go nazwać logicznym, potwierdziło się. I teraz słowo jeszcze komentarza. Jakiś czas temu była ożywiona dyskusja, nie wchodząc w szczegóły, nad wyższością kondensatorów tantalowych nad elektrolitycznymi. Oczywiście nie umniejszam faktu kondensatorom tantalowym. O tym może sobie zrobimy odcinek. One są faktycznie bardzo fajne. Elektrycznie można powiedzieć, że pod pewnymi względami są dużo lepsze niż kondensatory. Elektrolityczne. Oczywiście mają swoje wady te kondensatory. Niemniej jednak, z mojego punktu widzenia, największą wadą kondensatorów tantalowych z mojej praktyki jest właśnie to, że one potrafią w ten sposób się uszkadzać. Oczywiście, kondensatory elektrolityczne też robią psikusy, i pokażę wam może w jakimś tam krótkim odcinku. Kolejnym takie szybkie pomiary. Dosłownie kilkunastu kondensatorów elektrolitycznych. W zeszłym tygodniu miałem okazję naprawiać spektrofotometr. W spektrofotometrze nie działała lampa deuterowa, tak zwana. Powodem okazał się zasilacz, ale naprawa nie była taka prosta, bo klient mając jakieś zaplecze techniczne zamówił u nas lampę deuterową nową. I nie mieliśmy pewności, że zainstalował poprawnie lampę, bo zasilacz się zwęglił. Niestety zasilacz nie był do uratowania, ponieważ na stanie nie mieliśmy nowych. Wyjąłem z zasilaczy, jak to się mówi, uszkodzonych, czekających na naprawę jakąś tam sztukę, przysiadłem i po jakiś tam czasie okazało się, że kondensatory elektrolityczne niektóre poleciały i to w sposób okrutny. Kilka z nich stało się kondensatorami prawie że ceramicznymi, czyli pojemność była rzędu pikofaradów. No a chyba jeden dostał czystego zwarcia. Za kilka dni później znowu naprawiałem dosyć ciekawe urządzenie, a mianowicie palnik laboratoryjny. Co się okazało? M, przysiadało napięcie z zasilacza, ale w sposób bardzo minimalny. Po otworzeniu zasilacza okazało się, że e, no, kondensatory elektrolityczne niektóre straciły swoje parametry. Wymiana kondensatorów przywróciła sprawność zasilacza. E, dlaczego o tym wszystkim mówię? No, mówię o tym Wam, bo. Czasami są właśnie takie ciekawe, dziwne usterki, gdzie człowiek szuka, błądzi, też nie ukrywam, nie jestem alfą i omegą. I to nie jest tak, że tak jak Wam przed chwilą pokazałem na tym filmie, że znalezienie tego wadliwego kondensatora zajęło mi 10 minut. Spędziłem około godziny, może nawet trochę więcej niż godziny czasu, nad zastanawianiem się nad Potem jakimiś próbami. Nie ukrywam, że teoretycznie podejrzewałem, właśnie kondensator ceramiczny, bo mówiąc krótko, e, ostatnio usterka kondensatora tantalowego w moim wydaniu e, no, była dosyć dawno temu. Oczywiście, oglądając współczesne filmy, gdzie bardzo dużo Naprawianych jest sprzętów, powiedzmy, że współczesnych, nie wiem, laptopy, jakieś tam yy, te wszystkie przenośne konsole do gier. Bardzo często, właśnie przyczyną usterek są zwarte kondensatory, i właśnie wbrew pozorom, dosyć często są to kondensatory tantalowe. Stare przyrządy pomiarowe sprzed nastu czy dziesięciu lat, jeśli chodzi o produkcję, też niestety chorują na przypadłość kondensatorów tantalowych. Tylko tych w takich obudowach prostokątnych do montażu SMD, słuchajcie, więc. Tak naprawdę mogę wylutować ten kondensator. Zastanawiam się, czy w tym momencie, jak go wylutuję i zrobimy sobie jakieś pomiary, czy coś wyjdzie, czy nie wyjdzie. Może tak być, że przygrzanie kondensatora spowoduje e, podczas e, wylutowywania, że on albo już będzie całkowicie zły, ewentualnie będzie sprawny. Ale już myślę, że dla waszej i mojej własnej ciekawości e, spróbuję to zrobić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Spójrzcie przy okazji na ekran oscyloskopu. Tak, jak widać na oscyloskopie, e, znowu mamy amplitudy deli delikatnie rozjechane, plus delikatne przesunięcie między kanałami w fazie. Dobra, przy okazji Radmor się dłuższą chwilę wygrzał. E, zaznaczę sobie tylko ten kondensator. Idę go, wylutuję, poszukam przy okazji jakiegoś innego kondensatora tantalowego na podmiankę. Zobaczymy, czy się będzie ten nowy kondensator w sposób poprawny zachowywał w tym miejscu układu. Ok, słuchajcie, to jest nowy kondensator, który będzie włożony. Tak jak widzicie, teoretycznie jego pojemność to jest 47 mikro. Ten ma 52, rezystancja szeregowa 0,41 ohm. Sprawdźmy ten kondensator. Zaznaczyłem go tu flamastrem, żeby mi się nie pomylił, bo jest to wbrew pozorom bardzo proste do pomylenia się. Trzeba być. Ok, zakładamy. Tak jak widzicie, 48 mikrofaradów. Rezystancja 0,67 oma. Sprawdźmy. O, już tak dla własnej ciekawości. Czy ochłodzenie kondensatora nam coś zmieni? Ja może lepiej. Nie tak dużym strumieniem, tylko po kropalce. Tego dwutlenku węgla. Tak jak widać, rezystancja nam delikatnie wzrosła. Sprawdźmy jego temperaturę. Zobaczcie, prawie do 5 stopni. Pojemność jest prawie taka sama. Rezystancja nieco wzrosła. Eee, spróbujmy zatem ogrzać ten kondensator. Zobaczymy, co się będzie działo. Dobra, myślę, że mu wystarczy, nawet za mocno go chyba rozgrzałem. Czyżby aż tak miał? Nie, no coś, coś powiem Wam szczerze: ten termometr niestety oszukuje albo ja go nie umiem obsługiwać. bo na moje oko to ten kondensator ma trochę więcej. Przynajmniej 30 kilka stopni powinien mieć. Huh. Chyba, że jest po prostu powierzchnia tak gładka i odbija nam promieniowanie. No dobra, niemniej jednak, tak jak widać, 49 mikro, 0,61 Oma rezystancja szeregowa tego kondensatora podejrzanego uszkodzonego wlutuje zatem ten kondensator nowy przeprowadzimy szybki test w układzie za chwilę wracam to co widać na ekranie to efekt końcowy sprawdźmy zatem czy miałem rację jak widać, nic się nie dzieje. Sprawdźmy. Może niekoniecznie 250 stopni na plastik. Jak widać, nic się nie dzieje. Poczekam, aż stacja mi się wyłączy. Przy okazji słyszycie jak długo z 250 Quick schodzi do 100 stopni. No już nie chcę robić pauzy, wybaczcie, już prawie jest to stopni, zaraz się wyłączę. Ok, więc teraz można przejść do jakiegoś krótkiego podsumowania. Tak jak widzieliście, ja bardzo często... Jeśli nie muszę wnikać w logikę działania jakiegoś układu, po prostu wykonuję pomiary w charakterystycznych punktach dla jednego, dla drugiego kanału, po to, aby jak najszybciej zawęzić porę poszukiwań. Tak jak widzieliście, typowałem na tranzystor, powiedzmy, jeśli będziemy się wciąż odnosić do tego drugiego kanału. Czyli T702, oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, w tej chwili usterka była w kanale lewym, ale zakładamy, że wracamy do początku, do genezy tej usterki. No i tak jak Wam wspomniałem wcześniej, to, że będzie to konysator tantalowy, nie do końca przyszło mi do głowy, bo takie zniekształcenie przebiegu. Raczej powinno być charakterystyczne właśnie dla tranzystora. Tutaj, tak jak widzieliście, kondensator w jakiś przedziwny sposób dostawał wewnątrz, nie wiem, przywarcia. Ciężko mi nawet to określić. Zmieniał swoje parametry, które powodowały to, że ten przebieg był taki, jaki był, dlatego, że za tym kondensator jest rezystor i za rezystorem jest masa. <laughs> Wniosek z tego jest nieubłagany, Kondensatory tantalowe mają swoje wady, i tak jak Wam wspomniałem wcześniej, z mojego doświadczenia wynika, że ilość wad przewyższa ich zalety, przynajmniej jeśli chodzi o stosowanie w torze audio. Na potwierdzenie moich słów, możecie zweryfikować sobie. Kondensatory tantalowe bardzo rzadko występują w sprzęcie audio. Oczywiście występują, chociażby tak jak widzicie tutaj na przykładzie Radmora. Oczywiście one kiedyś były dużo droższe. Ktoś powie, że nie upowszechniły się, bo właśnie były dużo droższe. Eee... Ale już dzisiaj nie będziemy ciągnąć tego tematu. Tak jak wam wspomniałem, wrócimy jeszcze kiedyś do tego e, tematu, jeśli chodzi o kondensatory tantalowe. Poopowiadamy sobie właśnie z moich e, doświadczeń praktycznych i będziemy ten temat dalej rozwijać, dalej ciągnąć. To co na tym filmie chciałem wam pokazać, to już tak słowo zakończenia, chociaż powtórzę się po raz kolejny, to jest właśnie to, że usterki bywają bardzo dziwne, bardzo wredne do znalezienia i podobnie tak jak e, znalezienie usterki w tym stereodekoderze, zresztą z tego Radmora, było bardzo uciążliwe. Tak samo znalezienie tego kondensatora tantalowego również do takich upierdliwych usterek należało. To, co Wam pokazuję, to, co pokazują Wam często inni, to nie jest tak, że nawet wykonując pomiary, można bardzo szybko namierzyć uszkodzony element. Często tak jest. Ale są właśnie specyficzne usterki, chociażby takie jak czasami trzeszczące tranzystory, gdzie trzeba się trochę namęczyć, trochę naszukać i czasami niestety trzeba po prostu coś wymienić, na przykład między kanałami, żeby zawęzić pole poszukiwań, bo nie zawsze jest sens kupować. Wiadra elementów i wymieniać je, nawet mając dosyć duże podejrzenia wynikające czy z pomiarów, czy z doświadczenia, czy z praktyki. Czasami są takie sytuacje, że jesteśmy pewni, że na 99% to jest ten element, bądź sąsiedni, bo zawsze, tak jak mówię, każdy układ ma jakieś wejście i wyjście. No i teraz, jeśli na wejściu jest dobrze, na wyjściu jest źle. To może być uszkodzony ten element, który jest wyjściowym elementem, powiedzmy. Oczywiście zakładamy, że zawęziliśmy pole poszukiwań do dwóch elementów. Zawsze może być uszkodzony ten element, ten powiedzmy pierwszy, gdzie na jego wejściu było dobrze, a na wyjściu już jest źle. Ale może być też tak, że kolejny element, który jest właśnie za tym pierwszym elementem, po prostu powoduje takie przywarcie. Bądź też jakieś y, obciążenie dałej, danej gałęzi, i w tym momencie to ten drugi element będzie właśnie tym elementem powodującym uszkodzenie. Czasami są sytuacje, że nie pozostaje nic innego, jak właśnie wymieniać bądź porównywać y, elementy pomiędzy kanałami, jak to się mówi, na tak zwaną pałę, na tak zwanego, jak ja to mówię, macajewa. Czyli po prostu wymieniamy w pewnym momencie elementy, jeśli już zgłupieliśmy totalnie. Podsumowując, nietypowa usterka. Czas poszukiwań około godziny, godziny 15. Najważniejsze, że skutecznie. I znowu rodzi się pytanie: czy warto było poświęcać tyle czasu nad płytką, którą można kupić za kilkanaście? Czy kilkadziesiąt złotych. Tak jak wiecie, ja jestem raczej z tych, którzy właśnie takimi usterkami się cieszą, mimo tego, że jeśli trafimy na takich usterek w jednym sprzęcie kilka, to czas leci i naprawa się robi czasochłonna i czasami nieopłacalna. Ale to właśnie tego typu usterki powodują, że ma się frajdę z naprawy urządzenia i tu powiem wam szczerze e, oglądam e, kanał o no, takiego człowieka, o którym wam już kiedyś wspominałem. Nazwy nie powiem, bo po prostu nie pamiętam. W każdym razie m, prowadzi serwis, tak już wam kiedyś powiedziałem e, i naprawia różnego rodzaju właśnie płyty główne. Urządzenia, y, konsole przenośne, konsole zwykłe. No, bardzo, bardzo dużo rzeczy naprawia, natomiast ma oczywiście bardzo, bardzo dużo płyt głównych jako mm, tak zwane mm, części zamienne. Powiem Wam szczerze, że w tym momencie chciałem po angielsku e, powiedzieć. Czasami, zbyt dużo oglądając, właśnie języka, człowiek mimowolnie chciałby wtrącać pewne nazwy. Czasami jest po prostu tak nawet łatwiej, ale powiedzmy, że mój kanał jest polski, więc staram się pewnych rzeczy nie wplatać w moje wypowiedzi i bardzo często właśnie na ustach tego człowieka po naprawie gości banan, czyli uśmiech taki od ucha do ucha, widać, że mu to sprawia bardzo dużą przyjemność z naprawy, a tym bardziej, jeśli naprawa kończy się sukcesem. Oni mają trochę inne podejście do napraw E, jeśli naprawa trwa dłużej niż jakiś tam przedział czasowy, odpuszczają ze względu po prostu na to, że roboczo godzina jest zbyt droga, żeby poświęcić na e, naprawę czegoś e, kilka roboczogodzin przy wartości urządzenia e, jakiejś tam. E, ale to też dobry jest temat na jakiś odcinek. Wracając do banana na ustach, on zawsze jest zadowolony, jak coś tam uda się naprawić. No i oprócz tego, jak lutuje, to bardzo często tam już jak wyczyści, polutuje, coś zrobi. No to mówi podsumowujące takie zdanie lepiej niż w fabryce. No i to jest też takie fajne, sympatyczne. I tu, właśnie, czym trudniejsza naprawa, tym większy banan na ustach jest jego, i w moim przypadku jest podobnie naprawia elektroniki. Sprawia mi dużo frajdy, i właśnie tego typu trudne usterki, gdzie czasami sprzęt trzeba zostawić na tak zwaną noc, żeby się przespać z problemem, żeby następnego dnia podejść ze świeżą głową, ze świeżym umysłem, i spróbować zweryfikować po raz kolejny swoje poprzedniego dnia doświadczenia, pomysły i e, idee. I to właśnie tego typu usterki są. Właśnie tymi usterkami, które powodują na mojej twarzy, właśnie taki uśmiech szeroki jak banan. Na koniec Wam również życzę napraw, które będą powodowały, że będziecie mieli na ustach banana. To wszystko w tym odcinku, cześć, trzymajcie się do kolejnego.